kiedy dzieją się rzeczy wokół Ciebie i spuszczaj rąk w kości poddania, wznieś je tak jak Mojżesz wznosił. Kiedy one będą słabły, to ja będę je podtrzymywał, tak jak podtrzymywałem Mojżeszowi. Tamtego dnia ja mu podtrzymywałem dłonie, żeby mu nie opadały. Powiedziałem, ja zawsze mówię raz, ale usłyszysz dwa razy. Więc mówię drugi, ja od siebie mówię, nie morduj świadka. Ja mówię do ciebie, nie morduj świadka. To jest największy prorok w tobie. Powiem jeszcze jedną rzecz. Byłeś gorliwy w budowaniu fundamentów, ale nie słuchałeś i zbudowałeś fundament ze słomy. Tego fundamentu nie ma, on zgnił. Nie wierzysz mi? Weź łopatę, odkop ten fundament i zobacz, że go nie ma. Byłeś gorliwy w budowaniu fundamentu i nazbierałeś wszystkich kamieni z okolicy i nawrzucałeś w ten fundament. Wrzucałeś jak leciało. Ten fundament jest dziurawy. Te kamienie nie są równo poukładane. Część z nich jest popękanych. Część z nich nie wytrzymuje obciążenia. Nie wierzysz mi? Odkop ten fundament i zobaczysz, jak on wygląda. Teraz będziesz musiał pracować. Będziesz musiał wyciągać te popękane kamienie. Czasami ci one poranią dłonie, ale nie przejmuj się. Wyciągaj je i układaj je równo. Jesteś gorliwy w budowaniu fundamentów. Każdy kamień, który znalazłeś, oglądasz go z każdej strony. Każdy kamień uderzasz z każdej strony i patrzysz, czy nie ma słabych stron. Układasz ściśle kamień przy kamieniu. Czasami się frustrujesz, że ten fundament jest jeszcze mały. Ale wiesz już w głębi siebie, że jesteś w stanie na to zbudować już swój dom. Ale nie przestawaj go budować. Zbudujesz na tym fundamencie pałac. Amen. Amen.